Muerto? Nie żyje. Muerto? Nie żyje. Nie, to niemożliwe. To nieprawda. Tak. Dziś rano wyleciał swoją awionetką nadzorować prace budowlane. I awionetka spadła. Nie, to nieprawda. Pani mnie okłamuje. A tak w ogóle... Z kim mam przyjemność? Już pani mówiłam. Jestem wdową po ojcu Antonia. Niczego jej nie wyjaśnię i powiedz, żeby natychmiast przyjeżdżała. To nie jest chyba rozmowa na telefon. My też nie wiedzieliśmy, że Antonio się wczoraj ożenił. Proszę przyjeżdżać tu jak najszybciej. Ale dokąd? Do nas, do Acapulco. Do widzenia. Co się stało? Kto umarł? Antonio. Nie, to niemożliwe. Przecież to niemożliwe. On mi zawsze powtarzał, że nie ma rodziny. Kim była ta kobieta? To wdowa po jego ojcu. Powiedziała, że rozbił się awionetką. Awionetką? Nie, to niemożliwe. To nie może być prawda. Antonio nie mógł zginąć, to nieprawda. Ty o tym wiedziałeś? Rozmawiał kiedyś z tobą o tej kobiecie? Mój Boże, co to za kobieta? Pobrali się po kryjomu i po co? Dlaczego? Antonio był dziwny. No ale żeby mieć narzeczoną i nic nam o tym nie powiedzieć? Na dodatek w Guadalajarze? Nigdy nie mówił, że wybiera się do Guadalajary. Przecież nie prowadzimy tam interesów. Antonio w ogóle niewiele mówił o swoich podróżach. Natomiast wczoraj na pewno był w Guadalajarze. Znalazłem w jego pokoju bilet lotniczy. I co zrobimy, kiedy przyjedzie ta kobieta? Przyjmiemy ją. Przecież to jego żona. Postaram się dowiedzieć, z jakiej rodziny pochodzi i co to za osoba. Tylko patrzeć, kiedy prasa rozdmucha tę sprawę. Nigdy ci nie powiedział, że mieszka w Acapulco? Mieszkał chyba tutaj. Wiem, że wiele podróżował, ale... Poza tym, o ile wiem, nie miał własnej awionetki. Sama nie wiem. A może to jakaś pomyłka? W takim razie, skąd ta kobieta znałaby twoje nazwisko i numer telefonu? Jeśli to prawda, że Antonio zginął, to ja chyba też umrę. Uspokój się, spokojnie. Jak mam się uspokoić? Nie chce mi się w to wierzyć. Musimy pojechać do Acapulco. Dziś nie ma już żadnego połączenia, ale polecimy pierwszym samolotem jutro rano. Znasz adres? Nie. Nie szkodzi, zapytamy na miejscu. Żeby to była pomyłka. Żeby to była pomyłka. Myślisz, że twój brat zostawił testament? Nie wiem. Jeśli zostawił wszystko Wiktorii, możemy podważyć prawdziwość testamentu. Ty jesteś prawowitą siostrą Antonia. Daj spokój. Myślisz jak zawsze o pieniądze. Kochanie, myślę tylko o tobie. Jeśli twój brat zostawił wszystko Wiktorii, pieniędzmi rozporządzać będzie Max i wątpię, żeby był tak hojny jak Antonio. Tak sądzisz? Oczywiście. Antonio niczego ci nie żałował, bo był twoim bratem. Max to żadna twoja rodzina, a na dodatek jest skąpy i antypatyczny. Czy istnieje możliwość podważenia testamentu? Wydaje mi się, że tak. Max! Czy Antonio zostawił testament? Nie, i nie ma się z czego cieszyć. Ty nic nie odziedziczysz. Niby dlaczego?
Jedyną spadkobierczynią będzie żona Antonia. Jak to? Przecież Antonio nie był żonaty. Ożenił się wczoraj z pewną kobietą z Guadalajary nazwiskiem Raquel Samaniego. Jak to się stało, że dałaś mu 50 tysięcy pesos? Chyba nie wiesz, co robisz. Te słynne interesy mojego ojca nie istnieją. Wiem i nie mam ochoty teraz o tym rozmawiać. Powiemy mu tylko, że wyjeżdżamy do Acapulco, bo zaprosił cię Antonio i chcesz, żebym pojechała z tobą. Jeśli będziemy musiały zapłacić także ojcu za bilet, zostaniemy zupełnie bez pieniędzy. Myślisz, że tamta kobieta mówiła prawdę? Nie myśl teraz o tym. Wszystko wyjaśni się jutro, kiedy przyjedziemy do Acapulco. Synu, pojedziesz jutro po niego? To nie ma sensu, mamo. Wszystkim zajmie się policja. Samolot z pewnością spłonął i nawet nie będzie można zidentyfikować zwłok. To straszne. Biedny Antonio. Jutro rano pojadę do Guadalajary. Wszyscy będą się tym interesować. Trzeba wyjaśnić jakoś tę sprawę żony Antonia. Wszystkim zajmie się Pablo Martinez. Wszystkich zdziwi twoja nieobecność na pogrzebie. Na pogrzeb chyba wrócę. Muszę jednak dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Powinniśmy udawać, że ją znamy i że wiedzieliśmy o ślubie. Musisz ją przekonać, żeby mówiła to samo. Nie zależy nam na skandalach w prasie. Powinniśmy to zrobić dla Antonia. On zawsze tak wystrzegał się skandali. Gdybyś jednak tu został... Mamo, nie będzie mnie raptem kilka godzin. Nie bój się. Wiem, co robię. No, uspokój się, uspokój. To nieprawdopodobne. Spokojnie, możliwe, że to wszystko pomyłka. Poczekaj, wszystko się wyjaśni. Jak dostaniemy się do jego domu, skoro nawet nie znamy adresu? Nie ma w książce. Trzeba było wczoraj zapytać tej kobiety. Odłożyła słuchawkę, nie zdążyłam. Taksówkę? Tak, poprosimy. Czy przypadkiem zna pan może rodzinę Lombardo? Chodzi o Antonio Lombardo? Przyjechały panie na jego pogrzeb? Tak. Wiem, gdzie mieszka. Zawieźć tam panie? Bardzo prosimy. Dziękuję. Uspokój się, Raquel. Wydaje mi się, że to jakaś pomyłka.
Szczątki już są w drodze. Zostaną zawiezione od razu na cmentarz. Żona? Jak to? Właśnie, dla nas to też była niespodzianka. Nikt poza tobą o tym nie wie. Wszystkim mówiliśmy, że ją znamy i wiedzieliśmy o ślubie. Walizka, Marto. Jest pan pewien, że to ten dom? Ale chata. Musimy stąd jechać. To nie może być dom Antonia. Poczekaj. Może jednak najpierw zapytamy. Przepraszam. Słucham. Czy tu mieszka, to znaczy, czy mieszkał pan Antonio Lombardo? Zgadza się. Możemy wejść? Nie przyjmujemy wizyt. Powiedz mu. Przyjechałyśmy na jego pogrzeb. Jestem jego żoną. Żoną? Tak. Oczywiście, to wdowa po panu Antonio Lombardo. Naprawdę była pani jego żoną? Jak się pani nazywa? Raquel. A nazwisko? Samaniego. Kiedy się państwo pobrali? Przedwczoraj. Przyjechała jakaś kobieta i mówi, że jest wdową po panu Antonio. Wpuść ją, proszę, i zaprowadź do któregoś z pokoi na górze. Ale wpuść ją tylnym wejściem. Tak jest, proszę pani. Proszę tędy. Proszę wejść. Dziękuję. Przyniosę resztę rzeczy. Za chwilę przyjdzie pani. Przepraszam. Nie mogę w to uwierzyć. To dom jak z bajki. Chyba to jakaś pomyłka. O Boże, żeby to naprawdę była pomyłka. Cholerna koza, znowu uciekła. Wujku!
Wujku, tu jest trup. Trup? Gdzie? Tego jeszcze brakowało. Zobacz, jaki ma zegarek. Jeszcze oddycha. Nie możemy go tak tu zostawić. Faktycznie, nie możemy. No to bierzmy go ze sobą. Trzymaj go. Silnie, ostrożnie. Kiedy przyjdzie ta pani, wszystko się wyjaśni. Antonio nie miał rodziny, ani krewnych, ani nikogo, kto mógłby mieszkać w takim domu. Dlaczego miałby to niby ukrywać przede mną? Przepraszam, że kazałam na siebie czekać. Która z pani jest Raquel? Ja, proszę pani. A to moja siostra Marta. Wydaje mi się jednak, że zaszła jakaś pomyłka, bo Antonio nigdy nie wspominał o żadnej rodzinie. Poza tym, owszem, miał chyba dobrą pracę, ale na takie luksusy raczej nie byłoby go stać. Pobraliśmy się przedwczoraj w Guadalajarze i... Tak. Znaleźliśmy to w jego rzeczach. Znaleźliśmy bilet w obie strony do Guadalajary. O nie. On nie mógł zginąć. To nieprawda. Nieprawda. Uspokój się. Nie. To nieprawda. Zdarzyło się nieszczęście. Wszyscy jesteśmy niepocieszeni. Powiedział mi, że musi jechać do Acapulco w interesach. Nie wiem, dlaczego Antonio ukrywał przed panią prawdę, ale musi się pani uspokoić. Musi pani być silna i panować nad sobą. Proszę się uspokoić. Nie znałyśmy prawdy. Proszę się uspokoić. Ale nie powiedział nam, kim jest naprawdę. Myślałyśmy, że jest taki jak my. Spokojnie. Dlaczego ukrywał to? Wybacz się na chwilę. Ezekiel, przynieś jakieś proszki na uspokojenie. Poza tym powiedz Kamili, żeby przyszykowała stosowne ubrania. Tak, i trzeba będzie też kupić czarne pantofle. Nie mamy odpowiednich ubrań. Wczoraj już wszystkie sklepy były zamknięte, a dziś o świcie miałyśmy samolot. Nie szkodzi. Za chwilę wracam. Nie. Ani grosza. Na pewno go napadli i zabrali wszystkie pieniądze. A dlaczego nie zabrali takiego zegarka? Właśnie. Chyba dochodzi do siebie. Wody. Daj mu wody. Tak. Dziś rano wyleciał swoją awionetką nadzorować prace budowlane. I awionetka spadła. Nie, to nieprawda. Pani mnie okłamuje. A tak w ogóle, z kim mam przyjemność? Już pani mówiłam. Jestem wdową po ojcu Antonia. Niczego jej nie wyjaśnię i powiedz, żeby natychmiast przyjeżdżała.
To nie jest chyba rozmowa na telefon. My też nie wiedzieliśmy, że Antonio się wczoraj ożenił. Proszę przyjeżdżać tu jak najszybciej. Ale dokąd? Do nas, do Acapulco. Do widzenia. Co się stało? Kto umarł? Antonio. Nie, to niemożliwe. Przecież to niemożliwe. On mi zawsze powtarzał, że nie ma rodziny. Kim była ta kobieta? To wdowa po jego ojcu. Powiedziała, że rozbił się awionetką. Awionetką? Nie, to niemożliwe. To nie może być prawda. Antonio nie mógł zginąć, to nieprawda. Ty o tym wiedziałeś? Rozmawiał kiedyś z tobą o tej kobiecie? Mój Boże, co to za kobieta? Pobrali się po kryjomu i po co? Dlaczego? Antonio był dziwny. No ale żeby mieć narzeczoną i nic nam o tym nie powiedzieć? Na dodatek w Guadalajarze? Nigdy nie mówił, że wybiera się do Guadalajary. Przecież nie prowadzimy tam interesów. Antonio w ogóle niewiele mówił o swoich podróżach. Natomiast wczoraj na pewno był w Guadalajarze. Znalazłem w jego pokoju bilet lotniczy. I co zrobimy, kiedy przyjedzie ta kobieta? Przyjmiemy ją. Przecież to jego żona. Postaram się dowiedzieć, z jakiej rodziny pochodzi i co to za osoba. Tylko patrzeć, kiedy prasa rozdmucha tę sprawę. Nigdy ci nie powiedział, że mieszka w Acapulco? Mieszkał chyba tutaj. Wiem, że wiele podróżował, ale... Poza tym, o ile wiem, nie miał własnej awionetki. Sama nie wiem. A może to jakaś pomyłka? W takim razie, skąd ta kobieta znałaby twoje nazwisko i numer telefonu? Jeśli to prawda, że Antonio zginął, to ja chyba też umrę. Uspokój się, spokojnie. Jak mam się uspokoić? Nie chcę mi się w to wierzyć. Musimy pojechać do Acapulco. Dziś nie ma już żadnego połączenia, ale polecimy pierwszym samolotem jutro rano. Znasz adres? Nie. Nie szkodzi, zapytamy na miejscu. Żeby to była pomyłka. Żeby to była pomyłka. Myślisz, że twój brat zostawił testament? Nie wiem. Jeśli zostawił wszystko Wiktorii, możemy podważyć prawdziwość testamentu. Ty jesteś prawowitą siostrą Antonia. Daj spokój. Myślisz jak zawsze o pieniądzach. Kochanie, myślę tylko o tobie. Jeśli twój brat zostawił wszystko Wiktorii, pieniędzmi rozporządzać będzie Max i wątpię, żeby był tak hojny jak Antonio. Tak sądzisz? Oczywiście. Antonio niczego ci nie żałował, bo był twoim bratem. Max to żadna twoja rodzina, a na dodatek jest skąpy i antypatyczny. Czy istnieje możliwość podważenia testamentu? Wydaje mi się, że tak. Max! Czy Antonio zostawił testament? Nie, i nie ma się z czego cieszyć. Ty nic nie odziedziczysz. Niby dlaczego? Jedyną spadkobierczynią będzie żona Antonia. Jak to? Przecież Antonio nie był żonaty. Ożenił się wczoraj z pewną kobietą z Guadalajary nazwiskiem Raquel Samaniego. Jak to się stało, że dałaś mu 50 tysięcy pesos? Chyba nie wiesz, co robisz. Te słynne interesy mojego ojca nie istnieją. Wiem i nie mam ochoty teraz o tym rozmawiać. Powiemy mu tylko, że wyjeżdżamy do Acapulco, bo zaprosił cię Antonio i chcesz, żebym pojechała z tobą.
Jeśli będziemy musiały zapłacić także ojcu za bilet, zostaniemy zupełnie bez pieniędzy. Myślisz, że tamta kobieta mówiła prawdę? Nie myśl teraz o tym. Wszystko wyjaśni się jutro, kiedy przyjedziemy do Acapulco. Synu, pojedziesz jutro po niego? To nie ma sensu, mamo. Wszystkim zajmie się policja. Samolot z pewnością spłonął i nawet nie będzie można zidentyfikować zwłok. To straszne. Biedny Antonio. Jutro rano pojadę do Guadalajary. Wszyscy będą się tym interesować. Trzeba wyjaśnić jakoś tę sprawę żony Antonia. Wszystkim zajmie się Pablo Martinez. Wszystkich zdziwi twoja nieobecność na pogrzebie. Na pogrzeb chyba wrócę. Muszę jednak dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Powinniśmy udawać, że ją znamy i że wiedzieliśmy o ślubie. Musisz ją przekonać, żeby mówiła to samo. Nie zależy nam na skandalach w prasie. Powinniśmy to zrobić dla Antonia. On zawsze tak wystrzegał się skandali. Gdybyś jednak tu został... Mamo, nie będzie mnie raptem kilka godzin. Nie bój się. Wiem, co robię. No, uspokój się, uspokój. To nieprawdopodobne. Spokojnie, możliwe, że to wszystko pomyłka. Poczekaj, wszystko się wyjaśni. Jak dostaniemy się do jego domu, skoro nawet nie znamy adresu? Nie ma w książce. Trzeba było wczoraj zapytać tej kobiety. Odłożyła słuchawkę, nie zdążyłam. Taksówkę? Tak, poprosimy. Czy przypadkiem zna pan może rodzinę Lombardo? Chodzi o Antonio Lombardo? Przyjechały panie na jego pogrzeb? Tak. Wiem, gdzie mieszka. Zawieź tam panie? Bardzo prosimy. Dziękuję. Uspokój się, Raquel. Wydaje mi się, że to jakaś pomyłka. Szczątki już są w drodze. Zostaną zawiezione od razu na cmentarz. Żona? Jak to? Właśnie, dla nas to też była niespodzianka. Nikt poza tobą o tym nie wie. Wszystkim mówiliśmy, że ją znamy i wiedzieliśmy o ślubie.
Walizka, Marto. Jest pan pewien, że to ten dom? Ale chata. Musimy stąd jechać. To nie może być dom Antonia. Poczekaj. Może jednak najpierw zapytamy. Przepraszam. Słucham. Czy tu mieszka? To znaczy, czy mieszkał pan Antonio Lombardo? Zgadza się. Możemy wejść? Nie przyjmujemy wizyt. Powiedz mu. Przyjechałyśmy na jego pogrzeb. Jestem jego żoną. Żoną? Tak. Oczywiście. To wdowa po panu Antonio Lombardo. Naprawdę była pani jego żoną? Jak się pani nazywa? Raquel. A nazwisko? Samaniego. Kiedy się państwo pobrali? Przedwczoraj. Przyjechała jakaś kobieta i mówi, że jest wdową po panu Antonio. Wpuść ją, proszę, i zaprowadź do któregoś z pokoi na górze. Ale wpuść ją tylnym wejściem. Tak jest, proszę pani. Proszę tędy. Proszę wejść. Dziękuję. Przyniosę resztę rzeczy. Za chwilę przyjdzie pani. Przepraszam. Nie mogę w to uwierzyć. To dom jak z bajki. Chyba to jakaś pomyłka. O Boże, żeby to naprawdę była pomyłka. Cholerna koza, znowu uciekła. Wujku! Wujku, tu jest trup. Trup? Gdzie? Tego jeszcze brakowało. Zobacz, jaki ma zegarek. Jeszcze oddycha. Nie możemy go tak tu zostawić. Faktycznie, nie możemy. No to bierzmy go ze sobą. Trzymaj go. Silnie, ostrożnie. Kiedy przyjdzie ta pani, wszystko się wyjaśni. Antonio nie miał rodziny, ani krewnych, ani nikogo, kto mógłby mieszkać w takim domu. Dlaczego miałby to niby ukrywać przede mną?
Przepraszam, że kazałam na siebie czekać. Która z pani jest Raquel? Ja, proszę pani. A to moja siostra Marta. Wydaje mi się jednak, że zaszła jakaś pomyłka, bo Antonio nigdy nie wspominał o żadnej rodzinie. Poza tym, owszem, miał chyba dobrą pracę, ale na takie luksusy raczej nie byłoby go stać. Pobraliśmy się przedwczoraj w Guadalajarze i... Tak. Znaleźliśmy to w jego rzeczach. Znaleźliśmy bilet w obie strony do Guadalajary. O nie. On nie mógł zginąć. To nieprawda. Nieprawda. Uspokój się. Nie. To nieprawda. Zdarzyło się nieszczęście. Wszyscy jesteśmy niepocieszeni. Powiedział mi, że musi jechać do Acapulco w interesach. Nie wiem, dlaczego Antonio ukrywał przed panią prawdę, ale musi się pani uspokoić. Musi pani być silna i panować nad sobą. Proszę się uspokoić. Nie znałyśmy prawdy. Proszę się uspokoić. Ale nie powiedział nam, kim jest naprawdę. Myślałyśmy, że jest taki jak my. Spokojnie. Dlaczego ukrywał to? Wybacz się na chwilę. Ezekiel, przynieś jakieś proszki na uspokojenie. Poza tym powiedz Kamili, żeby przyszykowała stosowne ubrania. Tak, i trzeba będzie też kupić czarne pantofle. Nie mamy odpowiednich ubrań. Wczoraj już wszystkie sklepy były zamknięte, a dziś o świcie miałyśmy samolot. Nie szkodzi. Za chwilę wracam. Nie. Ani grosza. Na pewno go napadli i zabrali wszystkie pieniądze. A dlaczego nie zabrali takiego zegarka? Właśnie. Chyba dochodzi do siebie. Wody. Daj mu wody. Kim pan jest i jak pan się nazywa? Antonio Lombardo.